Oh well, Lucasfilm atakuje nas zwiastunami ich nowych rzeczy, dlatego czas poreagować trochę. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj... Jak zwykle Natalia. Oraz... Tradycyjnie zaspany Radek. Witajcie. Dzisiaj mamy zwiastun Andora. Nie wleciał on wcale nie niespodziewanie, ponieważ trwa właśnie w tej chwili panel Lucasfilmu na Star Wars Celebration Anaheim i spodziewaliśmy się czegoś i dostaliśmy. I jest on publicznie dostępny w internecie i my właśnie sobie na niego zareagujemy. Nie widzieliśmy go jeszcze, bo wleciał dosłownie kilkanaście minut temu. Gotowi? Dobrze, 3, 2, 1, start. To by powiedzieć klimatyczne zwiastuny Gwiezdne Wojny zawsze. Trochę pierwszy zwiastun Mando kojarzy. Tam też były takie... Zwiastun Wotra też był taki... Oh. So fat and satisfied. They're everywhere. They're watching me now. Wow. Soon enough, these days will end. There will be no rules going forward. That's what a reckoning sounds like. I nowe logo. Tak, od 31 sierpnia pojawi się ten serial i od razu dwa pierwsze odcinki na premierę. Mamy już potwierdzenie. I ludzie mogą mówić, że się Gwiezdne Wojny kończą, że to jest kiepski content, że jest beznadziejnie, że nie ma... Jest hype, jest... Przynajmniej od 80 roku się kończą Gwiezdne Wojny. Złoto, panowie, przecież że to... Przy okazji Lucasfilm ogłosiło, że to będzie limited series, bo wcześniej mieliśmy plotki, że to ma być jakiś, że ma być drugi sezon robiony, a teraz mamy właśnie informację, że będzie... Nie, potwierdzili, że będzie drugi sezon, Radku. To i nawet mówili o tym na panelu, nie wiem skąd masz to info, ale pierwszy sezon będzie mieć 12 odcinków i drugi sezon też będzie i się tworzy. Ale wow, ta muzyka... Radek śpi. Dobra, ale... Ścieżka dźwiękowa, jaki to jest dźwięk, jak to po prostu wszystko ze sobą... Ja nie wiem, czy ten serial będzie dobry, czy zły, mam swoje typy, ale ten zwiastun jest tak dobry. Jakby w klasie zwiastunów jest na poziomie bardzo wysokim. Z tego, co widziałem, to odpowiada za niego ten sam gość, który... Już widziałem na Twitterze, który zrobił chociażby zwiastun do... Ten pierwszy taki zwiastun do The Mandalorian pierwszego sezonu. Z D23 Expo z 2019 roku. Z taki... Widać, że... Znaczy, oby to się utrzymało, oby ten serial był czymś świeżym. Widać tutaj tę atmosferę, taką gęstość z Wotra pierwszego, ale jednocześnie... I czuć zagrożenie. Cały czas masz te poczucie zagrożenia, oglądając ten zwiastun. Cały czas to, po prostu ten gong tego dzwonu, jak zaczyna wibrować, to po prostu wibruje tym zagrożeniem po całym ciebie. To niesamowite. Widzimy więcej w ogóle działania Imperium. Muszę przeanalizować sobie na wielu różnych płaszczyznach ten zwiastun, ale tak, rzeczywiście czuć to zagrożenie. Mamy bardzo krótko pokazanego Andora, który jest gdzieś tam się skrywa w tych wydarzeniach. No właśnie nie mamy go na pierwszym planie, tak jakby, tak? On tutaj gdzieś nam przemyka. On jest cieniem w tym zwiastunie. No, i może on będzie cieniem w tym serialu. Tak, no ale czy jakby jego rola też taka trochę była, więc on może będzie po prostu no jakoś nas prowadził przez ten serial, ale nie będzie na pierwszym planie, tak?
Mhm, całkiem możliwe, ale to jest dobra rzecz. Czekam, czekam, po prostu Gwiezdne Wojny dalej dostarczają taką ilość hype'u, że... Co sądzisz o tym zwiastunie, Radku? On jest fantastyczny, tak jak powiedziałem na samym początku i ty zresztą już też powiedziałeś, ja czuję podobne klimaty, znaczy podobne emocje jak z pierwszym zwiastunem Mandaloriana, bo jednak wiadomo, są tutaj te bębny, są te takie, nie wiem jakby to nazwać, te instrumenty, jakieś tuby czy coś tego typu. No wiadomo, że to nam się kojarzy z Gwiezdnymi Wojnami, taka, jakby to powiedzieć, no taka atmosfera i każdy okres, każdy okres powiedzmy polityczny w Gwiezdnych Wojnach charakteryzuje się różnym klimatem też. Tak, ale ten zwiastun jednocześnie jest taki dość przyziemny, bo mamy właśnie tą wioskę, w której jest Andor, a jednocześnie jest ogromny, bo mamy właśnie pokazane Imperium, mamy właśnie pokazaną rebelię i mam nadzieję, że to będzie tak dobrze wypośrodkowane w samym serialu, że jednocześnie same te przygody Andora, który zresztą, no wiecie, był szpiegiem rebelii, będą takie, no, szpiegowskie, ale jednocześnie gdzieś będzie czuć tą wielkość, ale tak, żeby to nie zatraciło się gdzieś ten taki, żeby ta szpiegowskość serialu się gdzieś nie zatraciła. Tak, ale... Nie, myślę, że... Znaczy nie, właśnie wydaje mi się to, że właśnie on tutaj nam pokazuje ten serial, że właśnie to będzie te szpiegowskie klimaty, właśnie te poczucie zagrożenia, które on wywołuje, właśnie daje ten szpiegowski taki vibe. Nie wiem, co więcej mówić na temat tego zwiastuna, aczkolwiek wspomniałem wcześniej, że czułem coś bardzo podobnego, co przy zwiastunie Łotra pierwszego i to jest nie bez powodu, bo w pierwszym zwiastunie, pamiętam dosłownie dzień i moment i miejsce, w którym oglądałem zwiastun tego filmu, tam była ta syrena, która wyła cały czas. Nie wiem, czy to był teaser, czy trailer, ale w każdym razie któryś z tych zwiastunów, gdzie była ta syrena, gdzie też wzbudzała nam poczucie zagrożenia i to, że widać, że ten serial jest powiązany jakby nie tylko postaciami, ale też wątkami, które będą nam prowadziły do tego. Ale klimatem. Tak, klimatem tego. No, ja myślę, że według niektórych Łotr 1 to jest jeden z najlepszych filmów gwiezdnowojennych i w ogóle od 2015 roku, kiedy Disney zaczął tworzyć Gwiezdne Wojny, to jest jedna z niewielu dobrych rzeczy. Dla niektórych oczywiście. Pamiętajmy, że dookoła Łotra 1 było tyle problemów produkcyjnych, że gdybyśmy dzisiaj obserwowali, co się dzieje z tym filmem, gdyby dzisiaj pisaliśmy w kółko na Twitterku, co się dzieje z tym filmem, to prawdopodobnie niektórzy by go rozkreślili co najmniej 10 razy przed tym. Oczywiście Łotr 1 miał pewne problemy, ale jednak końcówka to jest naprawdę, to jest złoto i mam nadzieję, Płakałam strasznie. Tak, i mam nadzieję, że choć przynajmniej trochę gdzieś ten serial się zbliży do tego poziomu, a na pewno biorąc uwagę, że ludzie mają właśnie nostalgię do tych czasów Imperium, do tych czasów końcówki Imperium, to na pewno będzie zainteresowanie, a zobaczymy, jak serial sobie poradzi. Dajcie nam znać, co wy uważacie o tym zwiastunie, ale nie tylko w komentarzach pod tym filmem. Wpadnijcie także na naszego Discorda, na kanał Hypometr i tam zostawcie swoje oceny. A także na grupę Disney Plus Polska, gdzie wpadają wszystkie informacje o produkcjach Disney Plus. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych reakcjach, bo coś czuję, że będą jakieś jeszcze na panelu Lucasfilmu. Trzymajcie się, na razie.